Kolejna wielka impreza kolarska za nami. Klasyk Kłodzki w Zieleńcu jak zawsze skupił wielu uczestników. Na starcie maratonu stanęło ponad 400 kolarzy. Po raz 9 Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej w Radkowie organizuje supermaraton Klasyk Kłodzki w ramach Pucharu Polski. To jest maraton w ramach Pucharu Polski. Ogólnie na terenie Polski rozgrywanych jest 8 takich maratonów. Kolarze startujący w nich biją się, że się tak brzydko wyrażę, o tytuł mistrza Polski w maratonach szosowych. Do wyboru były 3 trasy w zależności od przygotowania i kondycji zawodnika. Trasa mini mająca długość 67 km, trasa mega o długości 114 km oraz ta najtrudniejsza trasa giga mająca długość 176 km. Drugi rok z rzędu zorganizowany był memoriał pamięci tragicznie zmarłego Maćka Poprawskiego. Na dystansie mega przyznawany był puchar ufundowany przez najbliższych Maćka. Pogoda dopisała, choć momentami było za gorąco. Tuż po godzinie 12 termometry były bliskie 30 stopni w cieniu. No, trasa jest bardzo ciężka, zwłaszcza dla tandemu, bo dwa długie podjazdy kręte, a wciągnąć na jednym rowerze dwie osoby nie jest wcale tak łatwo. Na solówce wjeżdża się o wiele łatwiej. Zjeżdża się na tandemie, tak, bardzo przyjemnie. Bandyckie zjazdy, powiedziałbym. To bardzo trudna, bardzo ciężka. Ja doświadczam tego. Jestem 5. dzień jako pilot na tandemie, wypożyczony tu przez prezesa związku. No i powiem, że pełen szacunek dla nich, dla tych, którzy jeżdżą, bo jest to wielki wyczyn. Jest to wielki wyczyn. To, co oni robią i to, że nasze tandemy są na tak wysokim poziomie na świecie, powiem, że jest to coś naprawdę niesamowitego. Pierwsze miejsce na trasie Giga zajął Tomasz Gajowski z Bystrzycy Kłodzkiej, na trasie Mega Bartosz Huzarski, natomiast na trasie Mini pierwsze miejsce zajął Kamil Ciechomski z Wrocławia. Organizatorami 9. Klasyka Kłodzkiego był Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej, Klub Turystyczny z Nowego Mesta nad Mytłą i z Czech, Urząd Miasta Duszniki-Zdrój oraz Stowarzyszenie Zielenieckie. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.